Cześć i czołem! Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Dying Light. Ci, którzy grali w grę, wiedzą, że zaraz będziemy uciekali przed zmodyfikowanymi zombiakami. Ja mam troszkę pełne majtki, a zobaczymy, co z tego wyjdzie. Małpka, przywitaj się ładnie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dying Lighta. I to my, samozwańczy obrońcy Haram, zaraz otwieramy tą skrzynkę, tak? Pierwsza zasada? Tak. Tak? Palmatu. Gdzie ty jesteś? Kliknij sobie ty, jak skończy się cutscenka, tu i do wody. Od razu do wody biegnij. Do wody? Dlaczego do wody? Bo wtedy zgubią trop i na spokojnie przejdziemy się, będziemy, tak jakbyś to powiedzieć, chowali się przed nimi i przejdziemy na spokojnie. Dobra, ja mam tak pełne gadki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Otwieraj może ty czy ja? Chyba bez znaczenia, nie? To otwieram. No to kamerzysta, otwieraj. Dobra, kamerzysta, penetrator, dobra, ja otwieram. Popuszczam. Ale to jest barbarzyństwo, to tutaj się dzieje. On powinien to gdzieś schować, a nie spalić. To jest absurd. To Crane. Właśnie zbieram antyzynę ze zrzutu. Dobrze, Crane. Otwiera to nowy kierunek twoich działań. Czas przyjrzeć się Raisowi. Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to Rais jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Raisem. Możesz do niego iść jako przedstawiciel Brekena. Ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. Absurd. Po prostu absurd, co tutaj się dzieje. Naprawdę, to jest cyrk. Ja bym te GRF pozabijał. Nie, no cię rozumiem ideę, że misja, ale to przecież tego ludzie giną przez to. No, że on to spala, to przecież jest cyrk. Powinien to schować, tak? No ten za cenę ludzi chce dostać jakieś tam informacje. No. Jade, znalazłem zrzut. Nie ma w nim antyzyny. Nic? No żeż kurwa mać! No nic, wracaj do nas. Ale uważaj, budzą się koszmary. Nie mogą cię zobaczyć. Bastek jest, kurczę, trzeba czołgi pograć. Usłyszeli mnie. Jezu, mam pełne gacie. Od razu w prawo, tak? Jeden. Tak. Ładuj się. Na dół. I biegnij ile sił w nogach do wody. No biegnę. Nie oglądaj się nawet. Biegniesz za mną? Jak będziesz w wodzie, to już jesteśmy... Zgubiono pościg. Tak jest. I teraz chodź za mną. O Jezu, naprawdę mam pełne gadki. Ty w stanie wychodź, bo ja to zobaczę na mapę. Widać je na mapce, tam są daleko. Ale nie, ja musiałem zobaczyć, jak to przejść. Mam pomysł. Chodź tu jeszcze wodą kawałek. A mam jechać z latarką czy bez latarki? To ma jakieś znaczenie? Nie, to nie ma znaczenia. A jak się odpala tą UV? A... Kropkowy klawisz. Jasne, widzę. Ona się ładuje jakoś potem, nie? Sama? Tak. Poczekaj. Odsuń się kawałek, żeby nas nie zauważył. Ale mówi, że nie, no nikt nie zauważy nas. Ale on jest brzydki. Co w tą stronę, tak? Do lewej. Wychodzimy? Tak, staramy się wyjść. I przystałka. Zostawiłeś mnie. A jak nas złapią? Nie bijemy się z nikim, nie uciekamy. Uciekamy cały czas. Chodź tu na daszek. Jestem, a ty? Kucnij. Czemu się kuca? Cy! I cofaj się od tego jego tego. Czekaj, spojrzę na mapę. Mam pełne gadki, mam pełne gadki. Musimy teraz iść tu między tymi dwoma właśnie. Tam przed siebie? To prowadź.
Ja mam pomysł. No. Jakby to tak... Ty jesteś na dole. I teraz, żeby... Tak. Żeby on się w naszą stronę by nie odwrócił. Cofka, cofka, cofaj, 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 cofaj! To będzie długa przeprawa, wiesz o tym? Gdzie ty jesteś? Na tamszku? Oj, to może chodźmy, chuzia na Józia, biegnijmy, no. Jak chcesz, no to ci da. Czy nie, no żartowałem! Myślałem, że przegadamy. O kurde! Patrz na nas, jedziemy tutaj. No, ej, to dobry pomysł. I odpocznijmy sobie tutaj. I zaraz pojedziemy dalej. Zostawiłem chyba nartę na majtkach. Powiem ci, że to był bardzo dobry pomysł, co powiedziałeś. Bo ja się skradałem i mi to zajęło 10 minut prawie. Jak nas zabije, to nas zabije, no. Blisko jesteśmy, to jest bezpieczna strefa. Ale my nie możemy do bezpiecznej strefy. Kotkami. Po dachach. Spróbujmy na dach się wspiąć. Zobaczymy, co nam to da. Jakie możliwości. To jest nasza wieża? 60 metrów. A bo to jest już nasza wieża, tak? Ale tu nie możemy wejść. Tam musimy biec do 70 metrów wieży. Tu wchodzimy? Nie eksplorujesz? A co robię? A wiesz, alkohol? No wiesz, jak nas łapią, to... Ty i tak nas zabiją. Chyba ty. Nie złapię, zobacz. Chyba ty. Ja cię zostawię i ucieknę. Ale potem będę... O, gaza, widzisz? Proszę, przyjacielu. Gdzie? A tu, dobra. O, jeszcze jedna gaza, stary. Apteczka. Apteczkę miałeś? O, ty skubańcu. Tak. Dobra, lecimy. Ja się nie boję. Chodź, damy radę. Ale nie wiem, gdzie ty jesteś. Ktoś wyżej. Na dachu, na samą górę. Jestem. Tak. Pięknie wyglądasz w tym świetle, przyjacielu. Wspinaj się na drugą stronę. Dasz radę doskoczyć? Ale no gdzie? I do wieży. No już jestem. Już, koniec? Ale tak. to było łatwe. Weźcie. Tu mamy dwa razy więcej punktów, jak tutaj dojdziemy. Jak sobie biegamy w nocy, to jest o wiele lepiej. To idziemy biegać w nocy? Dobra. Tutaj możemy blisko pobiegać. Dzień dobry. Szczerze? Puste. Nie ma sensu biegać blisko, bo trzeba po dachach skakać sobie. Sytuacja się pogarsza. Gdzie ty pobiegłeś? Sprawdzam to, co ma za sprzedaż. Hono. Dzień dobry. Mam dla ciebie ekstra ofertę. O, sprzedam mu coś. Kij do krykieta. Ile mam? Mam mało kasy, nie mogę nic kupować. To mogę sprzedać. Papierosy. Sprzedaję mu fajki. I... Ja mam 7000 kasy. Sakiewkę też mu sprzedawać, nie? Tak. I kosmetyki też. Ja mam 2000 kasy. Ja miałem dużo ostatnio, teraz mam mało. Zapasy domowe? To się komuś oddawało chyba, nie? O, nie pamiętam, komu to się oddawało. Dobra, idziemy do tej, idziemy do wieży. Znaczy windy. No Jezu, gdzie jestem? No chodź tu. Halo? Zgubiłem się, oj. Panie Barku. Oj tam, oj tam.
Ty normalnie jak papa, widzisz kierunki, nie no, mam... nie, nie znam tej wieży, no, no tak, a ile ty grałeś w tą grę, no, jak krótko. Co, ja, mam... ja mam 10,5 godziny. No i mam 1,5 godziny, więc wiesz. Zejdź no, ze mnie. To... Tam jest jakiś handlarz. Co ty ma? O, nie. Nic ciekawego nie ma. Stacie na wodę. Nie interesuje mnie to, że ktoś mnie szuka. Zwykły młotek, 5 poziom. Toporny niedziak, ale nie mam. Słucham? Dobrego? Tak, przepyszny lód. Ty znowu nie uciekasz. Halo. Halo, halo. Byłem, handlowałem. Parker, daj spokój. Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuję. Na litość boską, ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie, gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś, ja... Ja pójdę. Ja pójdę z małpką. Zwariowałeś? Tak jest. Ten cały Rais nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ej, ale ta dziewczyna jest... Dajcie mi krajnowy minutkę, żon. No. Mi się kojarzy z Anią, taka amazonka. Na pewno się na to piszesz? Tak. Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty... obadaj, ile nas by to kosztowało i... wracaj mi tu żywy. No coś tutaj źle mam z tą kamerą ustawione. Jakiś balans bieli czy inne coś muszę pokombinować. Ale ty mówiłeś, że trzeba mieć który level, żeby do tego Raisa iść? Co? Ty mówiłeś, że trzeba mieć tam któryś poziom przetrwania. Na razie jeszcze możemy iść, ale później będziemy musieli sobie troszeczkę poskakać po dachach. Jako, że ty już to robiłeś. Kwatek Mistrz ma nowe towary. Trzeba w ogóle stąd zjechać na dół, nie? Najpierw sobie dodaj punkt przetrwania. Też go dostałeś? Ty wszystko wiesz. A na górę, na górę idziesz? Po co? Czy nie na dół idziesz? I... umiejętności, punkt przetrwania. Ja też mam. Mam do wyboru... co to jest? Mistrz rzemiosła? Czekaj. Bo mam mistrza rzemiosła, gwiazdki do rzucania żywiołowe i wspomagacze. Chyba to rzemiosło, co? Rzemiosła. Tak, mistrz rzemiosła. Mam. Jednak nie pojechałeś? Gdzie ty tak biegasz? Idę do sklepu. Może jakąś misję walniemy jeszcze? Dają te zrzuty. Z tych pytajników. To może... wszystko. Chociaż nie, chodźmy do Raisa. Pojedźmy do fabułą. Potem będziemy robili te misje, jak będziemy zbierali te punkty, nie? Ceny są więcej niż uczciwe. No okej, okay, ale to ja bym chciał jeszcze zobaczyć w jedno miejsce, co ja mam w plecaku. Dobrze cię widzę. Jest mi plecak. Z drugiej strony. A ja gram. Tu jest plecak. Skrytka w sensie, tak? Tak. Tu pusta jest, nic tam nie ma. A w strojach? U, nowe stroje są. Ja chcę inny ciuszek. Który ty bierzesz ciuszek? Zaraz zobaczysz. Stroje narodowe są? Jest polski, tak, proszę. Nie. Ja chcę polski strój narodowy! Chyba jest. Mój kochany, proszę mnie pokazać. Gdzie ty jesteś? Jak cię nie widzę. Widzisz mnie? Tak, ale chodź do światła. To jakiś koleś zachlał i śpi. Wow, a zobacz na mnie. Mnie nie widać. No, widzę. Czy jest to jakieś lustro? Ale ty masz fajny ten strój. Nie ma tu lustra. Ja mam z tego, z dodatku, ubrania. A ty cwaniaku, a ja mam polski. Nie widać mnie. Weź, ale to nikt mnie nie widzi.
Powiedz mi, jak się robiło screena? Możesz na przykład FN i print screen, powinieneś mieć na górze, w górnym prawym rogu. Okay. PTR screen. Zrób i potem nie wyślij mi na gdzieś to jasno na Facebooka. Wrzucę, jaki jestem piękny patriota. Chyba, że w wodzie będę się odbijał. Chodź, na wodę idziemy. Jakbyś nie skakał, to bym ci zrobił to zdjęcie. To no, poczekaj, tak może to jest z kolegą. Okej, okay, poczekaj. Uśmiecham się! No, dożartuję. Dobra, poszło. Super. To chodźmy teraz na dół, tak? Czy do sklepu jeszcze? Do kwatermistrza można by iść. No na dół teraz. A w ogóle to małpa Bastek jest, pomaga w czołgi. No to może. Chyba, że się dojdziemy, chyba, że kompa nie wyłączy. Deken wpadł w taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem, Raisem. Bo nie widzę go na Discordzie. Znaczy jest na Discordzie, ale nie jest na czołgach. Nie jest na kanale czołgowym, więc... Gdzie idziemy teraz? Prowadź przyjacielu w pięknym garniturze. Pierwsze co, to ja bym się przeszedł tutaj, bo tu mam jakiś dziwny znacznik. Tu? No, tu mam dziwny Ty jesteś znacznik. Alfie? To Alfie. Ja. Elektryka, konserwacja budynku. Dzięki mnie jakoś się to kręci. Mimo, że wpadłeś, miałem po ciebie dzwonić. Czym problem? Cóż, mam dwie wiadomości. Dobra jest taka, że przywróciłeś światło w całym kotle. To fakt. Zła, że przez to było zwarcie sieci koło estakady. Ciemno tam teraz jak w dupie. I ktoś musi włączyć z powrotem prąd, tak? Są dwie podstacje. Włącz obie. Pstycznie. Jeszcze raz? Kolejność nie ma znaczenia. Potem włącz główny bezpiecznik. Nie, ja słyszę całość. I będzie świecić jak choinka w święta. Chyba dam radę. Jasne, że dasz radę. Musimy jakieś światło włączyć. Ale jest haczyk. Wyłączone światło utworzyło ciemną plamę dla przemieńców. Roi się od nich po zachodzie słońca. Więc skonstruowałem pułapkę. Jest na miejscu, gotowa do użycia. Jeśli zdołasz tam dojść i włączyć prąd po zmroku, możemy usmażyć sporo tych dziwolągów za jednym zamachem. Po zmroku? To nie będzie łatwe. Po zmroku? Dlatego nikt się nie zgłosił do Dlatego tej roboty. Dlatego ja tam na razie nie Ale jestem. Ale myślę, że ty jesteś trochę odważniejszy. Tak. Przynajmniej takie mam wrażenie. Jestem pełen dobrych chęci. Kurczę, chcesz pomagać, co? Ale musisz być twardzielem, albo długo nie pożyjesz. Nie ma lekko. Zasłoniłem opis w dzienniku, ale to nic. Dobra, idziemy jeszcze tutaj do tego sklepu i do... Wiesz co? A daj mi se... Dobra, ten sklep, dobra. Jade, słyszę, trzeba coś nie tak? Nie, tylko... Plan zatruwać uniwersalny. To co robisz, wymaga nie lada odwagi. Mam. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby spłacić dług. Żółt leci. Bo Amir zginął, ratując ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Raisa, ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale... To był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Dobra, już lecimy. Ale najpierw przespać. Chciałam tylko ci powiedzieć... Nie, no znowu co pójdziemy. Amir wiedział, jakie jest ryzyko. Poczekaj, kij by... Poczekaj chwileczkę. Muszę zabrać to, co mi tutaj daje wszystko. Ja... Co mam wziąć? Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z antyzyną, dobra? Chcesz iść? Dobrze. No nie, no może nie. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Chodźcie przespać. Idziemy Ale... do jednego łóżka? Nie, to małpa, ja nie. Widzę co, to ja zrobię jeszcze jedną rzecz. Wrzucę sobie odcinek ten poprzedni, żeby mi się wrócił na YouTube'a. Poczekaj chwileczkę, dobrze? Sekunda, małpeczko. Okej, okay, teraz ja poskaczę. Chyba wiesz po co. Tak, bo będzie zdobywał doświadczenie i żeby potem mnie móc złajać i pobić. Sekunda jeszcze, kochani. Czy jest 31, nie? No. Tak, dobra. Dobra, już. Ludzie, Raisa, to ręce. Zawsze są pierwsi przy cudach. To idziemy do tego... Raisa, co nie? Możemy.
To też kogoś trzeba pomóc komuś? Tak? No gdzie to jest? A tutaj, Boże! Już nie musi. On się tam spali. Nagroda zabójca. Super. To każdy mógł przecież pomóc. Zanim pewnie powiesz, jak ty to tak robisz, że tak w parkurze umiesz. No. Czy ja wiem, grasz. A na takim rek nie mogę skoczyć. O, tak łapa furgoneczka. Otwieram ją, tak? Czy otwierasz? Ja cię osłaniam, przyjacielu. Tu nie ma tarczy. A ja mam sznurek, bo wiem, że ty zbierasz sznurki. Tu jest jakaś broń taka kijowa. Nie mam miejsca do rozmontowania. No właśnie, bo nie mam czego rozmontować. Mam same mam bronie, kurde, zielone. Tu mam kij bejsbolowy, ale ja go lubię. Zrobię sobie z niego zażygałkę. Apteczki, ale pięknie. Dobra, lecimy dalej. Wzrost poziomu zwinności. Mam. Który mam aż poziom? Nie wiem. Chyba piąty, czwarty. Na masz napisane. Czwarty. Nie, piąty poziom mam. Chyba o to chodzi. O ty. Poczekaj masz chwilę. Wyższy ode mnie. Gdzie ty jesteś? No ja sobie wchodzę tutaj do bezpiecznej strefy. Tu jest strefa? Tak. A to się można kupić, pohandlować? Nie, pohandlować nie możesz, ale tu możesz sobie zawody wyścigać. Wulkan. A w parkurze? Tak. No czekaj, ja sobie rozdam ten punkt tylko, dobra? Przyjacielu mój drogi, co ja teraz się opłaca wziąć? Mogę wziąć rzut judo, przeskok, regeneracja zdrowia. No chyba wiem, to regeneracja zdrowia, nie? Albo jeszcze adept parkouru. Małpa chyba wezmę adepta parkouru, wiesz? Małpa. Znaczy ja ci powiem tak, i jeżeli chcesz adepta parkouru, to tu chodzi o to, że po prostu dłużej będziesz mógł sobie biec, ale regeneracja życia się przydaje, bo my też dużo walczymy. Ale to... Ja też zdobywałem, żeby szybciej punkty zwinności i wspinam się sprawniej. I nowe umiejętności, no dobra, najpierw to. To najpierw nowe generacje, tak? Tak. No dobra. Nie jestem, się spali? Nie jestem przekonany, ale niech ci będzie. Gdzie ty jesteś? Ja już idę dalej. To jest 200 metrów jeszcze musimy przejść. Coś mnie zablokowało. O, już nie. Tam jest. Gdzieś ty jest. Gdzie tam skoczyłeś? Wow! Jestem jak małpa. Ja muszę tak skakać. Ja jestem do tego nauczony. A na takich wysokich schodach są skrzynki. Stary, ale jestem z siebie dumny, że tutaj wskoczyłem. Nie wiedziałem jak. I otwieramy. Coś dobrego, proszę. Baseball! Ja mam klucz jakiś, poczekaj, mogę coś rozmontować. No nie mam, no chyba ten kij baseballowy rozmontuję, no. A zobacz, co ma większe obrażenia. 39, a to ma 33 chyba. To są, no w środku są obrażenia, tak? W środku. Nic nie słyszałeś? Nie. W ogóle szaleniec cię zaraz nie pobije? Chodź, szaleniec. Idziesz czy nie idziesz? Nie, pobij.
Dobra, lecimy. Marku? Czy wiesz, mi właśnie... mną? No ja tam biłem się z tamtym, ale no dobra. No tu jest. Ej, bo tu nigdy nie byłem. Uwaga! Nie, to jest jakiś posążek zombie. Gdzie? Był tutaj. Zobacz, czego tutaj jeszcze masz. Tutaj był, w tym miejscu. O! Super! I do Raisa. Ja zaraz mam wzrost poziomu też. Okej, Rahim, jestem. Myśli się, że cię widzą i wiedzą, kim jesteś. Podkradanie się do nich jest kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kulkę. Życz mi powodzenia, mały. Powodzenia, ziom. Przyda ci się. Ten zombie to był niezły, wiesz, bo pił alkohol. Miał w sobie alkohol. Chodź, osaraniec jest. Trzeba pomagać. Już. Chodź tu. Dobra, to ty z nim najpierw pogadaj. Gdzie on jest? Sobie nie widzę. Dzięki, przyjacielu. Prezent. Ale gdzie on jest? No tu. Gdzie ja? Ja byłem w środku. Dawaj, zabójcę dostałem. Nie, ty już tam biegniesz. Nie strzelaj! Nie strzelaj! Przyszedłem spotkać się z Raisem! Wysłał mnie Brecken! Przyszedłem dobić targu! Jakiego targu? Takiego, jakiego dobija się z Raisem, a nie z jego przydupasami. To może być nawet zabawne. Buta z buta wjeżdżam! Chodzimy. Weszliśmy. Skończyłem piwo. To czas na drugie. Jak długo się przyjaźnimy? Nie ma, tylko jedno. Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Nie. Dam ci teraz wybór. Tak, zbaść mi walną. Prawa ręka? Czy lewa? Lewa! To była moja lewa, czy twoja lewa? Jezus. Bydle. Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić targu. Targu? Za antyzynę pewnie. Przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Twoje usługi? Twoją lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to. Gadaj z Karim. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie. A Raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. Domyślny. Oczywiście bierzemy maczetę. Bierzemy? Można ją wziąć? No to? Nie mam miejsca we ekwipunku, ale... Dobra jest faktycznie. Poczekaj, muszę coś sobie rozmontować. Wiesz, co mnie boli? Że ja mam wszystkie bronie, co mają powyżej 40 obrażeń. Ja nie mam takich. Serio? Trzymałem na dwie. Ja mam 7. Dobra, mam. Gdzie idziemy, panie kolego? Chodźmy jeszcze pogadać z tym kolesiem i nie wiem, jak będzie chciał, to możesz kończyć, jak nie, to jeszcze pociśniemy. Wiesz co, skończymy. To pogadamy z tym kolesiem. Rozmawiałem z Raisem. Okay?
Dobrze. Jade ma rację. Pogadamy z tym kolesiem, kończymy morze, zagramy w czołg, gasy. Sklep! Gówno zwierzy. Gówno zwierzy, ja się tam gówno zwierzy. Policzymy się z nimi jeszcze. Dzień dobry. Jesteś wreszcie. Rice mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Cześć. Amerykanin. Mam wujka w Stanach. W Teksasie. Kanady. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Capone. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieże antenowe i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie karku. Jak to zrobię, dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie... Dobra. I teraz sklep, tak? Sklep. Gazę ma. Nie, to ja mam gazę. Nie, on ma gazę. Bierę. Alkohol bierę. Chcesz sznurek? Kupuj sznurek. Chemikalia, puszka, sprzedaj. Takie papierosów to sprzedamy. Apteczka. Nie, no nieźle. Kochani, ja się już obkupiłem albo i nie. Małpko, kochana, kończymy. To my, obrońcy Haran, kończymy odcinek numer 4. Skaczemy bez sensu i tyle. Żegnam się z państwem. W następnym odcinku pobijemy Mańka. Naprawdę blisko. Może tak być. Może tak być. Pobijemy mnie? Nie, nie bijcie mnie. Ja jestem tylko biednym obrońcą Haran i nie można mnie bić. Dziękujemy za oglądanie. Zobaczymy się już niedługo. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka.